Bruno się chwieje. Szybciej, szybciej! Jabłko! No to chodź, pójdziemy je zerwać. Filip jedzie. Jabłka! Nie martw się, mały misiu. Popatrz na to. Jabłka! Po co Filipowi te wszystkie rzeczy? To pewnie coś fajnego. Chodźmy! Filip od rana rozkłada wszędzie jakieś przedmioty. Do czego one służą? Świetnie nadają się do skakania! Hej, Bruno! Cześć, mały misiu! Juhu! Cześć, Ulu! Bruno! Mały miś uważa, że jesteś wspaniały! Bruno, wspaniały! Po co ci te hula hopy? Pokażę wam, ja... O, śmieszne kółeczka! Kto je tutaj rozłożył? Ja zbudowałem tor przeszkód. Jaki tor deszczu? Przeszkód. Trzeba będzie zrobić różne zadania w ogrodzie. Na przykład przełożyć hula hop przez głowę. O, tak! Co jeszcze będziemy robić? Ha, wszystko! Chodźcie, pokażę wam! O, zapowiada się ciekawie! Jesteśmy na punkcie, gdzie trzeba skakać po kamieniach. Ola pędzi jak wiatr. O, oto kicek na równoważni. Czy dojdzie do końca? Już prawie, prawie! Nie, następnym razem ci się uda. Raz, dwa, trzy. Pudła u Rozi. Filip na punkcie z hula hopem. I już rozpoczął bieg w dół zbocza. Rozi przygotowuje się do skoku z liną. Może być ciężko, ale dla Rozi to żaden problem. Ola i Kicek spokojnie wykonują zadanie z doniczkami, ale ojej, Bruno nawet nie zaczął. Brrr, no co ty, Bruno? Dlaczego jeszcze nie zacząłeś? O, wiesz, mały miś jest za młody, żeby pójść na tor przeszkód, więc zostanę tu z nim. Bruno, mały misiu, spróbujcie tego. Ups! Bruno! Już wiem. Chodźmy odwiedzić dębiaka. Idziesz, dzióbku? Bruno! Jej! Ha! Patrz i ucz się, kicku! Ja? Jestem najlepszym akrobatą na świecie! O, gdzie jest Bruno? Jeszcze nie wziął w niczym udziału. Hej, Filipie! Patrz i ucz się! Cześć, dębiaku! Czy był tutaj Bruno? Razi! O, cześć, mały misiu. Bruno poprosił mnie, żebym popilnował małego misia. Chyba poszedł na chwilę do lasu z dzióbkiem. Dziękuję. Hurra! Haha, to była bułka z masłem. Chcesz spróbować? Może, ale wolałabym jeszcze trochę pooglądać kicka. Brrr, nie za szybko. Nie spiesz się. Spokojnie. Nie panikuj. Nie panikuj. Co tu się dzieje? Próbuję zrobić mu trening przed zadaniem z równoważnią. Trening?
po co? Po prostu spróbuj swoich sił. Jestem w tym bardzo kiepski. Na pewno spadnę. Wiem, że tak będzie. Ale to nieważne. Co nie? Mały miś sądzi, że potrafię wszystko. No wiesz, nie mogę go zawieść. Ale przecież nieważne, co byś zrobił, on i tak jest w ciebie zapatrzony. Może, ale nie chcę go rozczarować. Koniecznie muszę się tego nauczyć. I to szybko. Cicek to pingwin! To nie jest śmieszne. Skoro tak mówisz, to wcale nie jest najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. Łap mnie! Ej! Nie, 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 nie! Skup wzrok na brzegu kłody. O tak! A potem przejdź po niej powoli i z gracją. O, przecież próbuję. Po prostu nie łapię równowagi. Wiem, co jest nie tak. Dziubek łapie równowagę dzięki skrzydłom, ale my musimy wyciągnąć ręce na boki. O tak, widzisz? O tym nie pomyślałem. Dobra. O, patrzcie. O, dziękuję, Rosie. Dzięki, dzióbku. Mały misiu, nadchodzę! Teraz będzie lina. Nie, doniczki! Nie, lina! Chodźcie ze mną. Zobaczycie, jak Bruno pokonuje tor przeszkód. Jesteś gotowy? Możesz zaczynać! Start! Ramiona w bok, ramiona w bok, ramiona w bok. Tudu! Super. Cieszę się, że wziąłem w tym udział. To głupie bać się spróbować. Masz rację. Ja nie rzucałam tylko piłką do koszyka, bo nie jestem w tym dobra. A ja nie przeszłam punktu z równoważnią, bo się przestraszyłam. Filipie, to dlatego nie chciałeś chodzić na doniczkach? No, a ty bujać się na linie? Ale punkt z liną jest naprawdę trudny. No, to w ostatniej kolejce każdy robi to, co jest dla niego najtrudniejsze. Jej! Masz radę, tylko nie patrz w dół. Dzióbku, a co trudnego ty spróbujesz zrobić? O, ja? Nic mi nie przychodzi do głowy. Może na przykład spróbujesz być cicho przez chwilę? Co? A, no dobra. Hurra! Mały misiu! Jubi! Wspaniały! Rosie, wiesz, że zawsze trzeba próbować, bo może się uda. Tak? No to może spróbujesz zmyć wszystkie naczynia? Kicku! Czy muszę wycierać?
Tak, Kicku? Myślę, że powinieneś spróbować. Jak złapać echo? Aha! Spokojnie, Rosie! Kicku, czy ty też to słyszałeś? Ale co? O! Właśnie to! O! Co to takiego? Dobiega ze szczytu wzgórza. Chodź, sprawdzimy to. Nawzajem! Co ty robisz, dębiaku? Słuchajcie! Nawzajem! Śmiejesz się ze swojego echa. I to bardzo niewychowanego echa. Chodź, dzióbku, teraz ty spróbuj. Krzyknij coś. Nie mam czasu. Mój przyjaciel Maniek przelatuje na piknik. Do miłego. Tylko spokojnie. Dobrze. Dlaczego echo robi echo? Odgłosy, które wydajesz, odbijają się od drzew i gór i wracają. Dlatego słyszysz je jeszcze raz. Słuchaj. Witaj! Żegnaj! Widzisz? To samo. Chwileczkę. To bardzo śmieszne echo. Ale echo nie odpowiada. Zaraz zrobię dochodzenie. Chodź, Kicku. Gdzie się podział skuter? Jak on się dostał aż tam? Pospiesz się, Kicku. Oto znowu on. Ach, dzióbku, ty to wiesz, jak zrobić świetny piknik. Cześć, dzióbku. Sam sobie robisz piknik? Właściwie to przygotowuję go dla Mańka, mojego dobrego przyjaciela. Maniek jest cudowny. Zawsze mnie rozśmiesza swoimi dowcipami i figlami. Ha, lubię takie towarzystwo. Nawet nie myślę, że do nas dołączysz. To piknik tylko dla ptaszków. Jesteś pewien, że tyle jagód wam wystarczy? Chyba masz rację. Muszę się pospieszyć. Lada chwila to będzie. Nie chcę, żeby pomyślał, że nie jestem gościnny. Pa, dzióbku. Smacznego życzę. Pa, Filipie. Dziwnie. Ruszę! O, bardzo śmieszne, Filipie. Ha, ha. Nie wydaje ci się, że Bruno jakoś inaczej wygląda? Ma okulary! Co? Witaj, Rosie. I ty, Kicku. Czy wiesz, że na twarzy masz namalowane okulary? O, to zabawne. Kiedy zaczynałem drzemkę, jeszcze ich nie miałem. Słyszałeś już to śmieszne echo? Śmieszne echo? Co to jest śmieszne echo? No dalej, Kicku. Pokaż mu. Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Nie słyszałem. Gdzie jest ten Maniek? Zaczynam być głodny. Może tylko parę jagódek, żeby mi nie burczało w brzuszku, zanim przyjdzie Maniek. Rosie i Kicek,
Może oni rozwiążą tajemnicę zaginionej muzyki? Witaj, Zofio. O, co się stało, Olu? O, to mój flet. Nie chce mi zagrać. I bardzo ciężko się w niego dmucha. Czy flet, który nie gra, nie jest po prostu patykiem? Chyba się zepsuł. Albo zablokował. Spójrz, tu chyba jest coś napisane. Ha, ha, nabrałem cię. Jakiś psotnik chyba cały czas nas dzisiaj nabiera. Najpierw był nasz skuter. Potem namalowane okulary Bruna. A teraz flet Oli. A kto jest największym psotnikiem wśród nas wszystkich? Filip! To ty jesteś echem, Filipie? Słyszę odgłos psotnego ptaszka. A ja słyszę odgłos psotnego chłopca. Chcesz nabrać tego, kto nas nabiera, Olu? Tak! Chodźmy! Gdzie jest ten maniek? Może powinienem trochę wyrównać miseczki. Maniek ma nieco za pełną. Och, to był chyba najlepszy dzień. Och, co to? Jagódki? Uwielbiam jagódki. Ła! Hej! Okej, Rosie. Teraz. O! Znowu nie trafił. To jest świetny trik, żeby przyczepić jagódki do wędki, Rosie. O! Nie ruszaj się! Okej. Spokojnie. Bum! Och, bardzo sprytne. W zasadzie muszę przyznać, że to był świetny trik. Nie taki świetny jak twój trik z echem. Jaki trik z echem? No wiesz, ten, w którym my krzyczymy... Pęczki! Tak, a ty odpowiadasz? Orzeszki. Jeśli Filip jest tu, a echo jest tam, to kto... Więc to nie byłeś ty, Filip? Pewnie, że nie. To kto to może być? Chcę złapać to echo. I chyba już wiem, jak to zrobić. Czy możesz nadal wołać do echa, dębiaku? No jasne. No wziąłem. Idźcie za echem. Nawzajem. Tam, patrzcie. To ty jesteś echem. Witam. Tak, chyba na to wychodzi. Jesteś maniek, prawda? Dziubek mi mówił, że jesteś bardzo śmieszny i miał rację. No cóż, nie umiem się powstrzymać. A nie miałeś być na pikniku u dzióbka? O nie. O, tak dobrze się bawiłem, udając echo, że zupełnie zapomniałem. Zapomniałeś o dzióbku? O, nie spodoba mu się to. O, a to lepiej już lecę. Pa! O, przepraszam za spóźnienie, dzióbku, ale jestem i to bardzo głodny. Mógłbym zjeść obie. Fajnie byłoby, gdyby coś takiego rzeczywiście istniało. Co takiego, kicku? No wiesz, a coś, co powtarza te same rzeczy, co my powiemy. Masz na myśli echo? Słucham? Echo! Przepraszam, ale nie usłyszałem. Echo! Jeszcze raz?
Bardzo śmieszne, kicku. Tak myślałem.